Witajcie z powrotem przy My Hero Wants Justice. W poprzednim odcinku Bakugo został porwany podczas ataku na obóz treningowy, gdzie walczyliśmy z wieloma nowymi villainami, którzy należą do sprzymierzeńca złoczyńców i opracowaliśmy plan, by uratować Bakugo. Mianowicie wkradniemy się do kryjówki głównej tych złoczyńców za pomocą nadajnika, który jednemu z Nomu podłożyła Momo, i spróbujemy jakoś wykraść się stamtąd z Bakugo. Ale aktualnie możemy przejść też do właśnie samego Bakugo, który będzie walczył oczywiście ze złoczyńcami. Oni próbują go przekapacić na swoją stronę, ale on chce być bohaterem i chyba nie spodziewali się tego, że odrzuci tak bardzo ich propozycję. Zobaczmy! バーみてえな場所に拘束されていて、そこで気色悪い、クソカス連合どもに囲まれ、ある要求を聞かされて、俺たちヴィラン側につけ。なるほどな、そういうことなら俺、おい、拘束を外すのか。暴れるぞこいつ。 No, Bakugo jest oczywiście przeciwny temu wszystkiemu. I to Murashikaragi dostanie w pysk. No właśnie, Bakugo od zawsze podziwiał All Might'a. I chce być bohaterem takim jak on, a nie jak ci, których zawsze bił i którym dawał lanie. Przecież to się mija z celem, prawda? I ta walka jest całkiem zabawna, bo Tomura chciał go zrekrutować i chciał go tutaj cały czas traktować teraz jak równego, żeby jakoś go zachęcić. No i teraz chyba się mocno wkurzył, bo się nie spodziewał, że Bakugo mimo swojego zachowania jak złoczyńca mówi zawsze, że wszystkich zabije i w ogóle... No nie spodziewał się, że on tak naprawdę rzeczywiście chce zostać bohaterem i ratować ludzi, pomagać im i tak dalej. Po prostu Bakugo, podobnie jak Deku, chce być jak All Might. I to jest jego wielkim marzeniem. I właśnie kiedy to stało się jasne, bardzo zacząłem lubić Bakugo, bardziej doceniać go i mimo jego agresywnego sposobu bycia, no polubiłem go i nawet zacząłem to w nim lubić, bo jest to jego cechą charakteru, prawda? Nie wkurzało mnie to już aż tak bardzo jak na początku. A co do Tomury, wydaje się, że on jest tym głównym antagonistą, który jest równy Deku. To będzie chyba jego finalny przeciwnik. Na to wygląda. No, takie przeczucie. Bo tak jakby jak Deku jest uczniem All Might'a, to Tomura jest uczniem All For One'a, więc to chyba jasne, że będą musieli się, że są jakoś na równym poziomie i będą musieli kiedyś się powybijać. Nawet jeżeli teraz wydaje się, że Tomura jest silniejszy od niego. I zawsze zapominam jego imię i nazwisko, bo jest takie trudne, trudno mi się do niego przyzwyczaić. W Hero Academy ogólnie dużo imion nie potrafię zapamiętać. こいつは大切な駒だ。できれば少し耳を傾けて欲しかったな。君とは分かり合えると思ってた。ねえ。仕方がない。先生、力を貸せ。いい判断だよ、信楽弔。 All For One wszystko cały czas z ukrycia obserwuje.
Ale nie tylko nasi mali przyjaciele, Deku i reszta, dostali nadajnik od Momo, żeby dostać się do bazy Villianów. Również bohaterowie jak All Might ruszyli na pomoc Bakugo i to będzie chyba raczej misja, która będzie bardziej przynosiła owoce.黒切コンプレス。また眠らせてしまっておけ。ここまで人の話聞かねえと逆に感心するぞ。聞いてほしけりゃ土下座してしね。どうもピザ屋神の店です。もう逃げられんぞヴィラン連合。なぜって我々が来た。 W końcu mogę grać jako All Might, no nie wierzę. All Might jest strasznie potężny. Bardzo łatwo się nim gra tak naprawdę. Szczególnie gdy ma ten atak. Że też coś takiego potrafi Shigaragi? Ogólnie, gdy w anime tutaj w ogóle nie było nawet walki, bohaterowie się pojawili i w mgnieniu oka związali wszystkich złoczyńców. Nie było mowy, że oni mogli się tutaj jakoś obronić, bo najsilniejsi bohaterowie byli tutaj, a na dworze stał jeszcze End of War. Znaczy się ten drugi najsilniejszy, All Might ten pierwszy najsilniejszy tutaj, Gran Torino był tu w środku i jeszcze ktoś był w środku. A poza tym ludzie zostali jeszcze wysłani, kilku innych silnych bohaterów zostało wysłanych do fabryki Nemo, która jest gdzie indziej w mieście. Bo ogólnie to miejsce tutaj nie zostało nakryte przez nadajnik, który Momo dała. Właśnie tamten magazyn został wykryty przez ten... przez nią. A tam nie ma Bakugo, tam jest tylko magazyn z Nomu, gdzie oni są odstawiani. To miejsce zostało odkryte przez policyjne śledztwo. Tak. Policja prowadziła tutaj śledztwo sobie i zauważyli dziwnych ludzi, tak? Którzy wchodzili i wychodzili tutaj do środka, do opuszczonego domu. I nie powinno ich tutaj być. No i w ten sposób domyślili się, że tutaj muszą być złoczyńcy. W tym opuszczonym barze. We wnętrzu tego miejsca. Tego opuszczonego domu. No bo to jest ten główny punkt spotkań, prawda? A teraz mnie obija cały czas, bo tylko biegam i nic nie robię. Ty wiesz co, chłopie? Tomura. All Mighta nie pokonasz w ten sposób. A szkoda. Specjalnym atakiem go nie wykończyłem, ale przynajmniej tak mogłem. Bardzo lubię też tą arenę, na której tutaj walczymy, ten bar, jako lokację. Gdy jest zniszczona, już trochę gorzej wygląda, ale... no cóż. Ogólnie All Mighta lubię bardziej w jego formie tej chudej, kiedy nie jest w formie swojego tego bohatera, tylko gdy jest normalnym człowiekiem All Mightem. Ale gdy jest w tej bohaterskiej formie, to mi się podoba to, że na jego twarzy jest cały czas taki cień. Że nie widać jego twarzy nigdy dokładnie. Nie widać jego oczu i jest jak taka... nie karykatura, ale jak taki... cień, jak taki plakat po prostu. Cały czas jest jak plakat.持ってこられるだけ持ってこい。ノームを包みません。死柄木弔、所定の位置にあるはずのノームがない。あ、ノーム格納庫なら既に制圧済みだ。貴様らはこのエンデバーをはじめ幾多のヒーロー警察が包囲している。おいたが過ぎたな。ここで終わりだ。 Ale to jeszcze nie koniec walk. Gran Torino też muszę się trochę jeszcze zmierzyć z naszymi innymi
antybohaterami, wilianami. おお、逃げられん。ヴィラン連合。なぜって。我々が来た。早んなよ。おとなしくしといた方が身のためだぜ。 Tym razem może w końcu trochę bardziej przyjrzymy się ruchom Gran Torino. Chyba, że będzie pomiatany, tak. Ale możemy też rozwalić bar całkowicie. Jak widzicie, za pomocą tego światła, jak już ostatnim razem mówiliśmy, po prostu sam porusza się jak niczym światło. I może dzięki temu szybkie i zarazem dzięki temu mocne ruchy zadawać. Ale chciałem też zobaczyć jego specjalne ataki, na przykład wykańczający plus ultra drugiego poziomu, byłoby fajnie zobaczyć. Ale Dabi trochę go bije mocno. Przestań klepać Gran Torino, on jest stary, ale jeszcze potrafi wiele. Można swoją drogą ładne uniki tym robić. Ale trochę trudno się nim gra przez to. Ten atak bardziej jako takie uzupełnienie to się dodaje. Bardziej pasuje jako uzupełnienie, a nie jako własny atak. Z tymi tutaj uciekaniami. Chciałbym atak specjalny czy drugiego poziomu, jak już mówiłem, ale chyba nie zdążę, jeżeli on będzie mnie dalej tak... Chyba może dam się trochę poklepać, to wtedy się trochę zregeneruje. Nie, na to nie wygląda. No to musimy użyć pierwszego poziomu plus ultra. Żeby przynajmniej jedno plus ultra pokazać. Jest w ziemi. W podłodze. Chyba pierwszy raz widzę, że w podłodze ktoś jest wbity, a nie w ścianę. Zazwyczaj to oni u mnie w ścianę są wbijani. Ale S nie będzie. Trudno nawet o A teraz. Ale jednak dostajemy A. A monety, które cały czas dostajemy, są dobre na kupowanie przedmiotów. Na kupowanie ekwipunków i tak dalej. No dobrze, pojawiają się nagle Nemu, ich też trzeba będzie wykończyć. Dalej All Might. Yatsu wa ima doko ni iru? Shigaraki! Fuzakeruna. Useru. Kieru. Omae ga kirai da! Sogo Gran Torino. エンデバーをはじめ手だれのヒーローたち、そして塚内君と警察のみんな、スクナイ情報と時間の中、みんなの協力でついにヴィラン連合を追い詰めた。だが、死柄木が激高した瞬間、突如謎の黒い液体が現れた。黒い液体はヴィラン連合や爆豪少年を飲み込み、どこかへ連れ去ってしまった。さらに 黒い液体から大量の脳無が現れ、我々の前に立ちはだかった。まさか、まさかこれは。爆豪少年、乗れ、私も連れて行け。 Nawet trzech Nomu. O matko. Nagle jakaś dziwna siła i nie ta, która należy do tego cienia, który zazwyczaj robił teleporty, się pojawiła i przeteleportowała ich w dziwny sposób. Bakugo i wszystkich złoczyńców. Bo na ich miejsce pojawili się tutaj wszędzie Nomu. I my teraz aktualnie nie mamy pojęcia, gdzie pojawił się Bakugo, gdzie jest. Ale możemy się domyślić, że... Jest jedno miejsce, do którego mogli się przeteleportować. Miejsce, w którym zapewne jest All for One. Oraz gdzie wcześniej byli Nemu. Chyba już wiecie, co mam na myśli. Wcześniej o tym mówiłem. Ale najpierw musimy pokonać tych Nemu, żeby nie stali na drodze. Ten bar wygląda aż zbyt dobrze. Aż dziwne, że się tutaj psuje cały czas. I że go od nowa zawsze budują. Nie
Że też zawsze muszą psuć, he? Daj mi użyć United States! No! Gran Torino! Zniszcz go! Dobra, to ja muszę. Kto zabił kogo? On zabił... Niesamowite, on zniszczył All Might'a. Co za dupek! Zemsta będzie moja! Crash! I can't believe it! Potrafi ten sam atak. No tak, to jest ten Nomu, który jest podobny do All Might'a, którego All Might wtedy wysadził w powietrze. Poleciał w niebo. To była fajna walka swoją drogą, przynajmniej ta końcowa walka, gdzie go tak mocno wykończył. Gran Torino! Czemu ta walka jest teraz taka trudna, powiedzcie mi? Przecież przed chwilą szło jakoś. Że też jeszcze raz będę musiał zacząć? No nie gadaj głupot. Nie wierzę, cholera! To nie może być, że mi cały czas tu All Might'a zabija ten cholerny Nomu. To nie jest możliwe, żeby on był taki mocny. Przecież to śmieć! Patrzcie na niego, jaką on ma głupią mordę. Teraz od razu bijemy jak najmocniej, szczerze. To już się robi żałosne, co się tutaj wyprawia. Co ten drugi Nomu robił tam w ścianie przed chwilą? Zaraz będzie po wszystkim. United States of... Boom. Zdychaj, śmieciu! Za kogo ty się w ogóle masz? Jeszcze tylko raz. W końcu! Po 10 latach! Ta walka trwała dłużej niż powinna. Ale przynajmniej 3 razy S chciałem powiedzieć, ale ile oni punktów ode mnie chcą na technice, żebym dostał S? Przecież to wyglądało, jakbym już powinien mieć S. Niech im będzie. Oklahoma! Smash! Toshinori, koita! Warp nado motte inakatta hazu. Taiyou mo haya sugiru. Masaka, kono nagare... Endeavor! Daijoubu ka? どこを見たらそんな疑問が出る。さすがのトップも老眼が始まったか。行くならとっとと行くがいい。ああ、任せるね。
All Might zostawia wszystko w rękach Andevoara, bo on dokładnie wie, gdzie powinien teraz iść. Kolejny rozdział. イダ君を含めた僕たちが発信機が示したという神奈川県横浜市神の国に向かった。たどり着いた廃工場で僕たちが目にしたのは、保管されているノームの姿だった。でもこの場所を突き止めて向かっていたのは僕たちだけではなかったんだ。プロヒーローたちも廃工場に到着していたんだ。だけどその時、あいつが現れて、せっかく戸村が自身で考え自分で導き始めたんだ。できれば邪魔はよしてほしかったな。振り向くことすら一瞬の出来事。何が起きたのか、それでもあの男の気迫は僕らに死を錯覚させた。あれがオールフォーワン。W fabryce Nemu, która została rozwalona po ataku przez profesjonalistów, bohaterów, tutaj znajdował się również All for One, który pilnował tych wszystkich Nemu i dlatego mógł też wysłać tych wszystkich Nemu, gdzie tylko chciał. I tutaj właśnie teraz przeteleportował te wszystkich swoich członków, sprzymierzeńca złoczyńców. All Might wie dokładnie, gdzie zmierzać, bo wie, że ten magazyn istnieje i że reszta bohaterów tu przybyła. I następny odcinek będziemy mogli poświęcić All for One'owi. W finalnej walce All Might'a właśnie z nim. To trochę będzie miało. Następny odcinek może być trochę długi, no ale to zobaczymy. W każdym razie, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie. Cześć.